Witam wszystkich w pierwszym odcinku gry Kerbal Space Program. Ja jestem Lawil i tworzę sobie nową grę w trybie kariery. Od jakiegoś czasu ten tryb kariery jest dostępny. I nazwę sobie teraz grę i ją rozpocznę. Dokładnie tu musiałem wpisać tutaj swoje imię, wybrać flagę. Jest. Akceptuj. Dobra, zaczynamy. W trybie kariery trzeba zdobywać punkty nauki. Dostępne one są tutaj. W sumie dokładniej one są dostępne po wykonaniu pewnych tam czynności. Chwileczkę grałem wcześniej i mniej więcej wiem, jak to wygląda. Dobra, więc na sam początek mam dostępnych tylko kilka części, ponieważ tych punktów nauki nie mam za dużo. I tak, tutaj sobie zbuduję pierwszą rakietę. To jest strasznie teraz ograniczone. Jest tego całkiem niewiele, jest do dyspozycji. Jakiś tam silnik, jakiś tam zbiornik paliwa. O, silnik jest za blisko. Dobra. O tak, i będzie wyglądała pierwsza moja rakieta. Oczywiście za każdym razem trzeba wszystko odzyskać, bądź wysyłać nadajnikami sygnał. Okej, jeden akurat w sam raz. Jest. Spod ochrony zamontowany. Także Kerbal na pewno będzie zachwycony. Okej. Wszystkie fazy są ustawione. I nic, tylko lecieć i zdobywać naukę. No, ładuj się. I jest. Także ja sobie pierw raport ściągnę. O, jest. I teraz wrócę sobie do Centrum Kosmicznego. I ściągnę sobie raport od Kerbala. Jak on stoi na pasie startowym? Chyba tak. Dobra. I tutaj jest oczywiście podgląd na cały karbin. Odzyskuję. I jest. Są pierwsze punkty nauki. Ile już tego mam? Jeden. Nie pasowałoby tym razem wylecieć w górę. Chociaż może da się wyjść jeszcze Kerbalem. Ciekawe, czy na platformie startowej da się to zrobić. Tego nie próbowałem. Dobra. O. Da się? Raport. Nie ma to jak testować i zdobywać punkty nauki. Zanim się w ogóle gdziekolwiek wystartuje. To będzie powrót. Z powrotem. Takich rzeczy jeszcze nie robiłem. Zaraz będzie lot. Ile jest? 3. Okej. Teraz będzie już ta właściwa faza lotu. Lecimy. Dobra. Znowu na platformie startowej. Któryś raz z rzędu. Ustawiłem silniki na maksimum i jest wystartowane. Trzeba było SAS włączyć. Niech to leci chociaż pionowo. Dobra. Taki jest raport. 3,5. Dobra. 3,5. Zachowam to. O kurde. Ale chciałem zrobić. Nie, to się nie nadaje do gry. Jeszcze raz, zepsułem. Fail. Po prostu wypadł. Myślałem, że zdąży się złapać, ale no niestety, to są tylko Kerbale. Próbuj jej. Dobra, z fazy lotu biorę raport.
A już mógłbym go nadać. Akurat będę miał na tyle elektryczności. I teraz resztę raportu pobiorę. I zachowam. Trzeba będzie tylko jeszcze wylądować. Dobra. Spadochron. Mam nadzieję, że nie będzie problemów. No i trzeba będzie poczekać, aż to wyląduje. Przyspieszyłem czas. 4-krotnie. O. Kurde, 10 metrów na sekundę. Za szybko opada. Może zmaleje. Niestety nie mam żadnej możliwości odłączania tego. Mam nadzieję, że silnik zamortyzuje. Ulegnie uszkodzeniu. No. 8 metrów. Jest. Udało się. No. Muszę tak zrobić. I znowu pobieram raport. Dobra. Ja mam punktów nauki. 3. Powinienem mieć 5. No niestety. Coś tu nie wyszło. Jeszcze raz. Coś tu nie wyszło. Powinno wyjść, ale coś się popsuło. Tak, silniki max i start. Będę musiał po prostu nie zużywać tego paliwa do końca. Dobra. W ten sposób zachowam to. Zostawię sobie resztkę paliwa. Otworzę spadochron. Mam nadzieję, że się nie urwie. Chyba nie wyląduje na platformie startowej. Okej, opadamy. Znowu przyspieszę trochę czas. Dobra. Pewne napięcia chwilę. No, dawaj. Trochę złagodzę. Okej. No i co? Wychodzi na to, że nie wylądowałem i pobiorę raportu. Do tego spróbuję nadać chociaż. I pobrać jakąś tam część. Tu. Tak, tu. Znowu spróbuję odzyskać. To jest nieco zakręcona sprawa. Dalej mam 3. Zepsuło się. Dobra, teraz będę wysyłał z samej góry.
No nic więcej nie mam. Albo zrobię tak. Po prostu. Silnik ze zbiornikiem na paliwo stałe. Wow! Bardzo źle ustawione. O! Może to się uda. Fajnie by było. Nie udało się? Nie udało się. Coś jeszcze chciałem. Chyba nic. Ten silnik jednak nie będzie dobry. Zrobię tak. Fazy są dobrze ustawione. Tym razem nie będę miał żadnego faila, że mi się otworzy spadochron. Próbuj! Dobra, wysyłam. Dopóki mam jakiś tam prąd, mogę wysyłać te raporty. Dobra, pójdzie jeszcze jeden raport. Każdy jest coraz mniej warty. A ostatni sobie po prostu zachowam. Nie wiem, czy to będzie miało jakikolwiek sens. Dobra. Trzeba będzie wylądować teraz z powrotem. Żeby się to kurde udało. Trochę za szybko opada. Może silnik, zbiorniki zamortyzują. Nie ma paliwa, to także. Wybuch! Nie wyszła. Może ta antena jest źle umiejscowiona. Albo co? Kurde. Nie, tak nie może być. Dobra, jeszcze raz. Z paliwem stałym. Antenę przełożę na drugą stronę. Tutaj od razu zmiana faz. Jeszcze jeden spadochron nie da się, bo to na czubku się montuje. Tak się nie da. Chociaż jestem ciekawy, czy ten silnik wytwarza prąd. Nie. No to jest dupa. Dobra. W ten sposób będę to brał. A dokładniej nad wodą, żeby z wody może się go zgarnie z wody ładnie. No i koniec. Okej. Spadochron otwarty.
Teraz co? Będziemy lądować w wodzie. Znowu chwilę to sami, ja to przyspieszę czas. Za ciężkie. Dupa. Powrót. To jest zdecydowanie za ciężkie. I chcę współpracować. Może to jest wina przyspieszonego czasu? Dobra. Jeszcze raz. Znowu fazy źle ustawione. Tak to jest, jak się to szybko robi. Dobra, wyślij. Może tym razem to coś da? Dobra. Teraz znowu lądowanie do wody. Może będę mógł już odzyskać w końcu swój pojazd. Marnej budowy i marnej ilości części. No, bo chciałbym zacząć kolejną fazę lotów. Teraz nie będę przyspieszał czasu, bo jeszcze się okaże, że znowu się urwie. A tak to jest szansa, że to odzyskam. Metrów na sekundę. No nie powinno być za szybko. Jeszcze do tego czas się zmniejsza. Prędkość się zmniejsza. Tutaj mi jakieś linie przechodzą. Kurde. No, już 70 metrów zostało. No, dawaj. Chciałbym ten odcinek zakończyć sukcesem. Elegancko. A teraz się okaże. Tak. Będę mógł z powrotem odzyskać wszystkie dane. I ja będę miał kolejne punkty nauki, czyli kolejne drzewko z gałęzi odblokowane. Po prostu będę musiał lądować do wody. O, pięknie. Już jest 15 sztuk. Teraz sobie wrócę do centrum naukowego. Tak, moje. Zdobyłem teraz większy zbiornik paliwa, mniejszy. I teraz jeszcze to coś do badań atmosfery, czy jakoś tak. I mogę to wszystko teraz odłączać. Okej, a tutaj jest ile potrzebne? 18. Tutaj też, tu 15. 20. W każdym bądź razie zakończę tutaj w tym miejscu odcinek. Zacznę sobie przygotowywać rakietę. A dokładniej wstawię do niej ten rozłącznik, decoupler. Tu połączę, będzie jeszcze lżejsze, ponieważ będę pakował to coś w sztuk liczbie 2. Daleko nie polecę. Chociaż czemu by nie polecieć z grubej rury? O, w ten sposób. I dołożyć jeszcze zbiornika paliwa. To i tak ma się rozmaczać, prawda? No. Tak. Chociaż. Czemu ten? Od razu ten. Tak. Elegancko, fazy są ładnie zrobione.
Teraz jeszcze, a wstawię jeszcze jeden ten naukowy pierdołek. Najwyżej Kerbal po prostu stąd nie wyjdzie. A dobra, zrobię jeszcze jeden lot. Tym razem trochę wyższy. Lecimy! Bazy są dobrze ustawione, ja od razu to pochylę tak, żeby parło do wody. Dobra, pierwszy pierdołek, włącz. Dobra, biorę raport. Później to wszystko się wyląduje i będę mógł to wszystko zebrać. Dobra, drugi raport, czy się nadaje? Nadaje się. Trzeci raport, czy będzie się nadawał? A, dobra. Ja to rozłączę. Teraz lecimy na dół. Troszeczkę przyspieszę, powinno być dużo lżejsze niż ze zbiornikiem paliwa. Podane z atmosfery pobrane. Uuu, już śmieci lądują. Nazwany statek kosmiczny. Tuturutu. Jeszcze trochę zostało, daleko to wyniosłem. Okej, 7 metrów na sekundę. To mi się podoba. Podochron otwarty. Można lądować. W ogóle to chciałbym takim polecieć na kosmos. Kosmos i polecieć na księżyc. Tutaj się zwie Moon. Ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Poza tym Kerbin ma 2 księżyce. Więc przydałoby się zwiedzić obydwa. No i teraz czekam. 180, 170 metrów. Kurde, przyspieszę to trochę. Jakby to za każdym razem czekał taką ilość. Dobra. Teraz już poczekam na spokojnie. Bo to jest... już niewiele. Elegancko. Dobra. Już się odblokowało Space Center. I teraz sobie... uhuhu, zdobyłem trochę. Przeciąga się ten odcinek. Miałem już kończyć, ale kurde, wciągłem się. Co ja chciałem? Tutaj będę miał dodatkowy spadochron. Nóżki lądownicze. To już by można było pobrać próbki. Tak, manuszki lądownicze. Można byłoby zrobić próbki z Moon. Ale lecieć teraz na Moon, kurde. Dobra, ja to kupię. Chociaż spadochrony mnie korcą. Mógłbym więcej tych pierdołków do badania atmosfery zamontować. Dobra. Jasne, co mi się odblokuje później? O, o to chodziło. Z tym będzie można lecieć na Moon. Ale najpierw będę musiał sobie wynaleźć to. Więc jeszcze chwila to zajmie. W takim razie dziękuję, że oglądaliście. Komentujcie, subskrybujcie. I zapraszam do oglądania następnych odcinków. Na razie.